Patrzcie, wszystkie drogi prowadzą do Roberta. Paliwa nam starczy, Tomek, bo tak zawsze się pytam. Tak, starczy. Na 300 km właśnie. O, fajne tereny ma tu Robert. Tu musimy na tą drogę przyjechać. No, to taka historia była z Robertem. W zeszłym roku daliśmy mu kłada. Chłopak codziennie jeździł tym kładem. Silnik już nawet wymienił, bo coś tam mu się rozwaliło. No a teraz kupił sobie nowego. Jakiego? No to zaraz zobaczycie. Wcześniej jeździł Chińczykiem 125, a teraz ma 200, ale jakiego to zaraz to wam wszystko pokażemy. No Robert mega gość, po prostu. Dzisiaj mamy taki dzień właśnie, objazdówkę po wszystkich. O, to w tym miejscu tutaj się spotkaliśmy, nie? Tu właśnie było przygotowanie do wyciągania kłada, tak? I całą ekipą tu jechaliśmy. Do Roberta. Wszystkie drogi prowadzą. Do jednego miejsca. No i tam przypał był, bo poryliśmy trochę drogę. O, już jeździ, widzę. Widzę Roberta kładem. Jest jedno no pytanie. Tam, na podwórku patrz. Jest jedno pytanie. Wjeżdżamy z buta, jest Robert na kładzie, elo, siema byki. Nie, zobacz, jaki dumny chłopak. Zobaczcie go, skrzynę wam otwieram. Ja cię nie mogę, byku. Wiedziałem, od razu cię widziałem. Trzymaj. Siema byku. Kurde. Aleś ty zadowolony? Ale petarda. Siema. Jak się nazywa ten kładzisz? Baszan. Baszan. 200? Dasz się golnąć? Baszanem w życiu nie jechałem. Też bym mógł. Też Kuba Baszanem może? A my ci kajo damy. Ja już widzę, czego brakuje. O no. Jest Black ekipa. Jest. Ale nie ma. Menek. Diablo. Proszę. A to ta najważniejsza. 200. No mega. Odpal. Bokiem lata? No. Więcej dużo mocy ma niż tamten? No. Jak biegi zmieniasz? Jedynkę wrzucam normalnie ze sprzęgłem, no. A reszta bez sprzęgła. Aha. A dajesz nogą prawo do góry? Ręką. Co, ubieraj się, jedziemy do lasu. No dobra. Zarobisz hałasu. Leśniczy się sensił za nami, nie? Tak. O jeny Robert, mówię ci, no jestem mega szczęśliwy, ci powiem. Co rozwaliłeś? Patrz, ale plakaty mamy dla ciebie, bo tych to nie masz. Taki? A kto takie włożył? Ty. Nie, ja nie wkładałem. Kalendarze masz? Mam. Dałem ci, dobra. A ci brakuje, czy nie? Nie. Nie. Później plakaty, nie? O, później ci damy, teraz jazda, nie? A słuchaj, grilla można rozpalić? Można. A macie coś? Na jakiegoś drewna czy coś, żeby... Co im by się znalazło. Tak? A no szybko to się odpali, żeby nie czekać? No. Dobra. Nie mamy dużo drewna. Ale to nie nasze. Nie. Mega. Mega sprawa. Zresztą trochę będzie rok, jak byliśmy, nie? Z tym no. Składem. Nie wiem, jaki to miesiąc latem był. Chyba. Latem, nie? No. Miałeś rację, lato to było, Tomek. Lato. Czyli ten narobi więcej hałasu, nie? No, no. Siema. A ty jedziesz z nami po lesie? Nie mam sprzętu. O jacie. No. Co? Tak. Trójkówka ci została. Dzień dobry. Dzień dobry. A tam rower jeszcze jest.
Albo... Bartek, a ogarniesz grilla? Tak? No. Rozpalisz wcześniej? Dobry, dobry. No widzisz, Robert załatwione. No. Plakaty, nie? To weźmiesz dla Roberta? Dla siebie? Takich nie miałeś. To możesz kumplom dać, dasz? Podzielisz się? Tak. Dobra. Dziękuję. Proszę. Kalendarze masz jeszcze? Mam. Masz, dobra. O, popatrz, Black Opsa na miejscówkę nie pojedzie, do Roberta przyjedzie, nie? A co? Też dobra miejscówka, nie? Po lesie da się pojeździć. No. O, Robert, ty jesteś specjalista od elektroniki. Jakie żarówki kupić, żeby były białe, LEDowe, a nie takie żółte? Zimne. Zimne? Zimne. A byś mi wysłał, byś takie znalazł i mi wysłał linka do sprzedaży internetowej, tak? Na Allegro normalnie. No, no, no. Dobra. Żeby pasowały do Raptora. Dobra. I obczaj, jak je wymienić, to mi powiesz, żebym się nie męczył. No. Bo ja się denerwuję, wiesz, jak parę śrubek jest do odkręcenia i nie wiem co, no to wiesz. No. No. Bez młota nie ma roboty, nie? Nie? Oj, Kajo jest. Ja na tym nie jeździłem. No. U Adasia byliśmy też. Kazał cię pozdrowić. Kazał cię pozdrowić właśnie, no. I ci powiem, że ja uczę się tym Raptorem na koło i tam u niego mi nawet fajnie poszło. To musiałem się wieźć, gumy spalić, nie? I potem... Ale Pietra mam na kładzie, nie? Dobrze mu szło. A ty, Robert, na tylnik? Nie. Ale trochę, jakbyś tak się, wiesz, złapał, coś tam poderwie, nie? Coś by wychodziło. No. Masz silne ręce, to bach mu trochę. Tylko żeby przyczep nie było. No. Opony widzę, że też galante, nie? No. No i bardziej stabilny, szerszy, nie? Niż tamten, nie? Lepiej slajdy będziesz wchodził. No. No zobacz. To jest radocha, nie? Ja się cieszę. Baszan. Dobra, chowam tą kamkę. Pali na pszczoła, nie? Szybszy niż Kajo. Przedniego nie ma chyba, nie? Przedni jest! A, nie? Albo ty, nie, przedniego nie ma. Uważaj samochód! Nie katuj tak tych opon! Gdzie to? Zbiera się. Jakie pieniądze, Robert, trzeba za takie coś położyć? Ja dałem 2200. A który to rok? Nie. A nie wiesz. Do tego jeszcze nie doszło. Ale robiłeś coś przy tym, czy tak jak kupiłeś jeździć? Czy coś musiałeś zrobić? Nie, tam było do zrobienia. Co musiałeś zrobić przy nim? Wymienić, bo był pęknięty. Fałszywe powietrze. Aha. Duży kosz to był? Duży kosz naprawy? Czy tam to ogarnąłeś? Sam.
poza tym. Nie rób tak, bo będzie awantura. Przyjdzie, nie, 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 tu nie. Emkę masz? Jak? Wrażenia? No, fajny. Mega? No. Szybszy niż kajak jest, nie? No. Oj, jest, co jest? Diablo ATV. Menek ATV. Menek jest, są wlepy od Jerego. Co? Załadowani? Jeszcze pasy? I lecimy. Robert, to dzięki. Kurde. Fajnie się jeździło. Tylko no, krótko, nie? Basza. A ja nie wiedziałem, że to jest Basza, wiesz? Bo ty tam napisałeś, że to jest 200 chyba, nie? Kłada 200, ale nie, że Basza. Nie wiem, jak tam. No, nie, 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 nie. Super. Ja jeszcze Kuba prezent ma dla Roberta. Robert, jeszcze mam jedną rzecz dla ciebie. Prezent z RR Moto. Dziękuję. Proszę bardzo. Kubek na kawę. Dziękuję. Enduro. To nara, czym się? Nara, jeszcze raz. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.